Witam Państwa, Kamila Szuba-Salwiak. Zapraszam na informacje prosto z kurortu. Ustecki Urząd Miasta zmienił zasady funkcjonowania. Od 10 maja możliwe jest osobiste załatwienie spraw w ratuszu. Otwarta jest także kasa. Mimo częściowego poluzowania obostrzeń, ustecki ratusz nadal pracuje z ograniczeniami i z zachowaniem zaleceń sanitarnych. Interesanci mogą przebywać w ratuszu w wyznaczonych strefach z zachowaniem zasad, czyli 1,5 metra odległości od innych, noszenie maseczek, dezynfekcja rąk lub rękawiczki. Pandemia na razie jeszcze nas nie opuszcza, natomiast mieszkańcy, interesanci mogą do urzędu wejść tutaj w obszarze parteru od strony ulicy Wyszyńskiego, a także do Urzędu Stanu Cywilnego od strony ulicy Słowiańskiej. Pracuje także kasa urzędu. Interesantów chcących załatwić sprawy związane z centralną ewidencją i działalnością gospodarczą, urzędnicy proszą o wcześniejszy kontakt telefoniczny i umówienie wizyty pod numerem telefonu 59 81 54 302. Interesantów po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu przyjmuje także pełniący obowiązki burmistrza miasta Ustka, a także przewodniczący Rady Miasta Ustka. Miasto Ustka poszukuje kandydatów do otrzymania tytułu pracodawcy przyjaznego seniorom. Jest to jedna z kategorii wyróżnień przyznawanych w ramach konkursu organizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego pod nazwą Pomorskie dla Seniora. Nagrodę może otrzymać pracodawca, który przyczynia się poprzez swoją aktywność do wspierania polityki senioralnej na terenie województwa pomorskiego oraz podejmuje szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów. W konkursie może uczestniczyć pracodawca, który zatrudnia i prowadzi działania wspierające aktywność zawodową osób powyżej 50 roku życia. Chcielibyśmy, żeby Ustka także zaistniała w tym konkursie. Jedną z kategorii jest kategoria pracodawca przyjazny seniorom. Pracodawca, który w swoich działaniach organizuje pomoc dla osób 50+, może wziąć udział w tym konkursie i do 20 maja serdecznie zapraszamy naszych usteckich przedsiębiorców, aby się do niego zgłaszali. Jeśli jesteś pracodawcą, który spełnia te kryteria lub pracownikiem zatrudnionym u takiego pracodawcy i chciałbyś go za to wyróżnić, zgłoś się do Urzędu Miasta w Ustce. Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 maja bieżącego roku na adres achrywniak@um.ustka.pl. W treści maila należy podać dane pracodawcy oraz krótkie uzasadnienie. W tytule wiadomości należy wpisać pracodawca przyjazny seniorom edycja 2021. W Ustce rusza Tydzień Bibliotek. W tym roku akcja ma charakter ekologiczny. Usteccy bibliotekarze zachęcają do czytania książek poświęconych tematyce ekologii i zapoznania się z zasadami Zero Waste. Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w maju Tydzień Bibliotek, program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. W tym roku Ustecka Biblioteka postawiła na edukację ekologiczną. Zachęca do wcielenia w życie haseł: oszczędzaj, nie marnuj, ograniczaj, użyj ponownie, przetwarzaj. Wbrew pozorom nie jest to temat szkolny, przeznaczony tylko dla uczniów, bo my dorośli głównie mamy w tym temacie wiele do zrobienia i do nadrobienia. Chcemy czystego powietrza, chcemy Ustki zielonej, chcemy Ustki bez plastiku, dlatego w Tygodniu Bibliotek zaprosimy Państwa do poznania idei Zero Waste, czyli takiego życia, stylu życia, bez generowania nadmiernej ilości śmieci, zgodnie z 5 zasadami ograniczania się, odmawiania, przetwarzania, wykorzystywania zasobów i kompostowania. Zgodnie z hasłem Tygodnia Bibliotek znajdziesz mnie w bibliotece, mieszkańcy Ustki od soboty, od 8 maja, znajdują i zabierają ze sobą specjalnie przygotowane woreczki uszyte ze starych firanek, służące do ważenia owoców i warzyw oraz sypkich produktów. Zastępują one plastikowe reklamówki. Ekoworeczki to efekt jesienno-zimowych prac ręcznych słuchaczek z Usteckiego Uniwersytetu III wieku i przyjaciół biblioteki. Z uwagi na obostrzenia epidemiczne spotkania realizowane są online, m.in. za pomocą aplikacji Zoom. Zaplanowano webinarium prowadzone przez autorkę pierwszej w Polsce książki o idei Zero Waste i bloga ograniczamsie.pl Katarzyną Wągrowską. Autorka poprowadzi również warsztaty kosmetyczne, podczas których uczestnicy samodzielnie przygotują pastę do zębów, dezodorant i proszek do czyszczenia. Najmłodsi mogą wziąć udział w konkursie na ekoplakat z resztek materiałów pod hasłem „Moja planeta jest zielona cały rok”. Na uczestników czekają nagrody.
Tydzień Bibliotek w Ustce to również okazja do spotkania z Julią Wizowską, młodą autorką książki Nie śmieci i bloga na nowośmieci.pl, propagatorką idei Less Waste, która edukuje na temat ograniczania, segregowania i przerabiania odpadów. Wszystkie wydarzenia odbywają się w ramach projektu Biblioteka Naturalnie, który otrzymał dofinansowanie z Fundacji Orlen w ramach programu Moje Miejsce na Ziemi. Ustka intensywnie przygotowuje się do nadchodzącego sezonu letniego. Już teraz wiadomo, że będzie on inny niż dotychczasowy. Część zaplanowanych imprez będzie ograniczona z uwagi na pandemię. Specjaliści od promocji i organizacji imprez w Ustce chcą przeprowadzić wszystkie zaplanowane wydarzenia. Tegoroczny sezon otworzą tradycyjnie Usteckie Dni Morza, które zaplanowano na 26 i 27 dzień czerwca. Gościom i mieszkańcom kojarzą się one z początkiem wakacji. W programie przewidziano m.in. animacje dla dzieci, zraszanie pomnika usteckiej syrenki, jarmark, rękodzieła i uroczystą mszę w porcie. Kilka dni później aktorzy teatralni opuszczą mury teatrów i przeniosą się na ulicę Ustki w ramach festiwalu ulicznych reakcji artystycznych. W tym roku formuła zostanie nieco zmieniona, to znaczy spektakle teatrów ulicznych zostaną zamienione na pokazy żywych rzeźb, na różnego rodzaju happeningi, na parady uliczne. Wszystkie tego typu wydarzenia, które nie będą gromadziły publiczności w jednym miejscu. W tym roku odbędą się także takie sztandarowe imprezy jak Columbus Festiwal Wiatru i Grand Lubicz Festiwal Światła. Zaplanowane w ramach festiwalu koncerty nie odbędą się, a w ich miejsce zaplanowano dodatkowe atrakcje. W połowie lipca do Ustki zawita Bielsko-Biała i Beskidy. Ta impreza urosła już do rangi cyklicznej. Co roku pojawiają się nad morzem beskidzcy górale, którzy przybliżają mieszkańcom i turystom kulturę swojego regionu. Zaplanowano także bieg ekstremalny Formosa Challenge. Będą także atrakcje dla miłośników zmagań rowerów BMX i żeglarzy. Nie zabraknie tradycyjnych dożynek rybnych, które zaplanowano w połowie sierpnia. Sezon zakończy Dzień Mieszkańca. Dokładny terminarz imprez oraz ich opis dostępny jest na stronie wizitustka.pl w zakładce imprezy. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z terminarzem imprez, bo lato w Ustce zapowiada się bardzo interesująco. I tymi wakacyjnymi propozycjami kończymy magazyn ustecki. Zapraszam Państwa na kolejne wydanie za tydzień, a dziś już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.